Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorning i zapraszam Was na pierwszy odcinek podcastu, nie tylko na tym kanale, ale również w moim życiu podcastu Era Pixela. A chciałabym dzisiaj poruszyć dosyć rozległy temat, jakim jest historia marki Commodore, rola dyskietek w tamtych czasach, no bo na czymś trzeba było te gry zapisywać, oraz o historii Lucas Arts i o ich przełomowym silniku SCAM. Zapraszam. Marka Commodore zaczęła swoją działalność w latach 70. XX wieku w okresie dynamicznego rozwoju komputerów osobistych. Pierwszym z ich produktów był Commodore PET. To jeden z pierwszych komercyjnie dostępnych komputerów osobistych, który pojawił się na rynku w 1977 roku. Model ten był ważnym krokiem w rozwoju technologii komputerowej, oferując użytkownikom możliwość wykonywania różnorodnych zadań, takich jak programowanie, edycja tekstu czy praca biurowa. W momencie premiery Commodore PET był dosyć zaawansowanym urządzeniem, wyposażonym w procesor MOS technology 6502 oraz pamięci RAM o pojemności od 4 do 96 KB. Komputer ten był również wyposażony w klawiaturę i wbudowany monitor, co sprawiało, że był gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. Chociaż był on stosunkowo drogi i niezbyt popularny wśród domowych użytkowników, to jednak znalazł zastosowanie w edukacji oraz w firmach. Commodore VIC-20, wprowadzony na rynek w 1980 roku, był pierwszym komputerem osobistym w historii, który sprzedał się w ilości przekraczającej milion egzemplarzy. Model ten był adresowany głównie do domowych użytkowników oraz małych przedsiębiorstw. Jego specyfikacje obejmowały procesor MOS Technology 6502, 5KB pamięci RAM oraz wbudowany język programowania BASIC. WIG-20 był wyposażony w porty do podłączania klawiatury, drukarki i kaset magnetofonowych, co umożliwiało użytkownikom rozbudowę i personalizację urządzenia. Model ten był popularny również wśród programistów, entuzjastów gier, a jego biblioteka gier była wówczas dosyć bogata, jak na tamte czasy. Komodore 64, wprowadzona na rynek w 1982 roku, to bez wątpienia najbardziej ikoniczny model marki Komodore. Ten legendarny komputer osobisty sprzedał się w ponad 17 milionach egzemplarzy, stając się najpopularniejszym modelem w historii branży komputerowej. Wyposażony w 64 KB pamięci RAM oraz rewolucyjny na tamte czasy procesor MOS Technology 6510, Commodore 64 umożliwiał uruchamianie zaawansowanych gier, programów edukacyjnych i aplikacji biznesowych. Model ten był stosunkowo niedrogi, co sprawiło, że stał się on doskonałym wyborem zarówno dla graczy, jak i użytkowników domowych. Premiera Commodore 64 przyczyniła się do szerzenia technologii komputerowej, umożliwiając milionom ludzi pierwsze kroki w programowaniu i korzystaniu z komputerów osobistych. Komodore Amiga. Może tak troszkę słowem wstępu jak to się zaczęło no bo Commodore i Amiga to są przecież dwie różne firmy. Jak to się stało, że się złączyły? No właśnie. No, Amiga, jako ta mniejsza firma, poprosiła Commodore, no jak na tamte czasy, ogromną markę o stworzenie wspólnego komputera. No i właśnie tak powstał Commodore Amiga. To naprawdę taka historia w bardzo dużym uproszczeniu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o historii Amigi, to polecam książkę Historia Amigi Pixel po Pixelu. Tam naprawdę wszystko jest świetnie wytłumaczone. Zresztą, jeżeli będziecie chcieli i będzie was to interesowało, to możemy na przykład w drugim odcinku naszego podcastu właśnie opowiedzieć troszkę szerzej o Amidze, ale teraz przejdźmy do Commodore Amiga. Komodory Amiga to seria komputerów osobistych wprowadzona na rynek przez komodory w 1985 roku. Pierwszym modelem w tej serii był komodory Amiga 1000, który oferował użytkownikom zaawansowane możliwości graficzne i dźwiękowe. Amiga 1000 był wyposażony w procesor Motorola 68000 oraz oferował 256 KB pamięci RAM. Z możliwością rozbudowy do 512. Początkowo Amiga była skierowana głównie do profesjonalistów z branży graficznej i multimediów jednak z czasem zdobyła popularność również wśród entuzjastów gier komputerowych. Modele takie jak Amiga 500 i Amiga 1200 wprowadzone na rynek w późniejszym czasie oferowały jeszcze większe możliwości graficzne i dźwiękowe, co przyczyniło się do ich popularności wśród graczy. Dzięki serii Commodore Amiga marka Commodore zdobyła uznanie wśród profesjonalistów i entuzjastów technologii, a komputery te odegrały istotną rolę w rozwoju grafiki komputerowej i multimediów. Commodore 128 wprowadzony na rynek w 1985 roku był następcą kultowego Commodore 64. Model ten był jednym z najbardziej zaawansowanych komputerów osobistych swojej ery. Oferował on użytkownikom szereg funkcji i możliwości. Commodore 128 był wyposażony w dwa tryby pracy: tryb kompatybilności z Commodore 64 oraz tryb nowej wersji systemu operacyjnego o nazwie CP przez M. Co umożliwiało użytkownikom korzystanie z szerokiej gamy aplikacji dostępnych na rynku? W trybie kompatybilności z Commodore 64 komputer ten zachowywał pełną zgodność z oprogramowaniem i sprzętem swojego poprzednika, co pozwalało na płynne przeniesienie z Commodore 64 na nowszy model. Premiera Commodore 128 przyczyniła się do utrzymania pozycji marki Commodore na rynku komputerów osobistych, pomimo coraz większej konkurencji ze strony innych producentów. Mimo, że nie osiągnął tak wielkiego sukcesu jak Commodore 64, to jednak Commodore 128 pozostał ważnym modelem w historii marki Commodore oraz w historii technologii komputerowej. Gra na komputerach osobistych marki Commodore, takich jak PET, VIC-20, Commodore 64 i Commodore 128, to niezapomniane doświadczenie, które w wielu przypadkach zapoczątkowało pasję do gier. Komputer Commodore PET, chociaż nie był dedykowany głównie do gier, oferował jednak możliwość uruchomienia prostych tytułów, które były dostępne na tamten czas. Gry na PETa zazwyczaj były proste w obsłudze i grafice. Często wykorzystując tekstową prezentację zamiast zaawansowanych grafik, typowe gry na Commodore PET to np. tekstowe przygody, łamigłówki czy gry strategiczne. Ze względu na ograniczone możliwości graficzne i dźwiękowe komputeru, gry na PETA były głównie oparte na narracji i zasadach rozgrywki. Komodore VIC-20 był pierwszym komputerem osobistym, który zdobył popularność wśród graczy, głównie dzięki swojej przystępnej cenie i dostępności. Gry na VIC-20 były zazwyczaj prostymi 2D produkcjami, które wykorzystywały nieskomplikowaną grafikę i dźwięk. Typowe gry na VIC-20 obejmowały tytuły platformowe, gry logiczne, strzelanki i gry sportowe. Choć grafika i dźwięk w tych grach były dość ograniczone, to jednak VIC-20 oferował użytkownikom możliwość kreatywnego programowania i tworzenia własnych gier. Za to Commodore 64 to absolutny król gier komputerowych lat 80 Model ten oferował nie tylko bogatą bibliotekę gier, ale również wyjątkowo zaawansowaną jak na tamty czas grafikę i dźwięk. Gry na Commodore 64 były zróżnicowane pod względem gatunków od platformówek i przygodówek po strzelanki i symulatory. Przykładowe tytuły to Boulder Dash, Impossible Mission, The Last Ninja, Maniac Mansion czy California Games. Komputer ten był również popularny wśród programistów, którzy tworzyli własne gry i dema wykorzystując jego potencjał. Gry na Commodore 64 często wykorzystywały specjalne techniki programistyczne, aby osiągnąć efekty graficzne i dźwiękowe, które przewyższały możliwości innych komputerów tamtej ery. Choć sprzętowo komputer Commodore 64 był ograniczony, to jednak gry na niego mogły dostarczyć niesamowite doświadczenia rozrywkowe. Commodore Amiga, wprowadzona na rynek w 1985 roku, była rewolucyjnym komputerem osobistym, który przyczynił się do zmiany krajobrazu gier komputerowych i multimediów. Amiga oferowała zaawansowane możliwości graficzne i dźwiękowe, tak jak wcześniej wspomniałam, co sprawiło, że była idealnym narzędziem do tworzenia i uruchamiania rozbudowanych gier. Gry na Commodore Amiga były zazwyczaj bogate w grafikę, dźwięki i efekty specjalne, co sprawiało, że były one oczywiście bardzo atrakcyjne dla graczy. Typowe gry na Commodore Amiga obejmowały szeroki zakres gatunków od przygodówek i strzelanek po symulatory lotu i strategie. Przykładowe tytuły to The Secret of Monkey Island, Wing Commander Lemmings, Sensible Soccer czy Speedball. Komputer Amiga był również popularny wśród twórców DEM, czyli krótkich prezentacji graficznych i dźwiękowych, które miały na celu pokazanie możliwości sprzętowych komputera. Commodore 128, jako ten następca Commodore 64, odziedziczył bogatą bibliotekę gier, ale również wprowadził nowe możliwości, zwłaszcza w trybie kompatybilności z Commodore 64. Dzięki temu użytkownicy Commodore 128 mogli korzystać z całej gamy gier stworzonych dla swojego poprzednika, co stanowiło ogromny atut tego komputera. Ponadto, dzięki trybowi CP przez M, Commodore 128 był również w stanie uruchamiać szeroką gamę aplikacji biznesowych i edukacyjnych, co czyniło go wszechstronnym narzędziem zarówno do pracy, jak i rozrywki. Mieliśmy komputery, mieliśmy omawianie gier na te komputery, no to teraz jak zapisywać te gry? Dyskietki były nieodłącznym elementem doświadczenia graczy na komputerach marki Commodore. W tym segmencie przyjrzymy się, jakie role pełniły dyskietki w świetle tworzenia i uruchamiania gier na poszczególnych modelach komputerów. Dyskietki były głównym nośnikiem danych dla komputerów marki Commodore, umożliwiając przechowywanie i uruchamianie gier, programów, a także zapisywanie własnych projektów i plików użytkowników. Komputery Commodore wyposażone były w napędy dyskietek o różnych rozmiarach i pojemnościach. Od 5,14 calowych dyskietek o pojemności 170 KB na Commodore PET. Do 3,12 calowych dyskietek o pojemności 880 kB na Commodore Amiga. Dyskietki były powszechnie stosowane ze względu na swoją przenośność i łatwość zapisywania i odczytywania danych oraz stosunkowo niski koszt produkcji. Dyskietka, znana również jako floppy disk, była płaskim, elastycznym nośnikiem danych wykonanym z materiału magnetycznego. Dyskietki były przechowywane w specjalnych plastikowych obudowach, zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych, takich jak kurz czy wilgoć. Każda dyskietka miała również metalowy otwór w środku, który umożliwiał jej obracanie w napędzie dyskietek oraz odczyt i zapis danych. Wygląd i konstrukcja dyskietek wynikały z potrzeby przechowywania danych w formie przenośnej, łatwej w obsłudze i niedrogiej w produkcji. Dyskietki musiały być wystarczająco małe, aby można było je przenosić w kieszeni lub w torbie, a jednocześnie wystarczająco wytrzymałe, aby wytrzymać normalne użytkowanie i transport. Pierwsze dyskietki pojawiły się na rynku w latach 70. XX wieku i były używane głównie w systemach komputerowych dużych przedsiębiorstw i instytucji. Początkowo były one dużych rozmiarów, ale szybko zastąpiono je przez mniejsze modele, które stały się standardem w komputerach osobistych. W latach 80. pojawiły się jeszcze mniejsze dyskietki o rozmiarze 3,12 cala, czyli, tak jak mówiłam, te na Amiga, które oferowały większą pojemność oraz były bardziej wytrzymałe i niezawodne. Dzięki swojej przenośności i uniwersalności dyskietki stały się popularnym nośnikiem danych w komputerach osobistych. Mimo, że dzisiaj dyskietki zostały zastąpione przez bardziej zaawansowane technologicznie nośniki danych takich jak płyty CD, DVD, pendrive czy chmura internetowa, to jednak ich dziedzictwo wciąż żyje w świadomości wielu osób, szczególnie tych, którzy dorastali w erze komputerów osobistych. Dyskietki pozostaną więc nieodłączną częścią historii technologii komputerowych i będą wspomnieniem dla tych, którzy pamiętają czasy, gdy były one głównym nośnikiem danych. Historia gier LucasArts jest pełna innowacji, kreatywności i niezapomnianych przygód. Od czasu powstania w 1982 roku, studio LucasFilm Games, później znane jako LucasArts, odgrywało kluczową rolę w rozwoju gier komputerowych, szczególnie w gatunku gier przygodowych. Centralną postacią w tej historii był wyjątkowy silnik do tworzenia gier, znany jako SCAM Script Creation Utility for Maniac Mansion. Początki studia LucasArts sięgają lat 80., kiedy to George Lucas, założyciel Lucasfilmu, postanowił rozszerzyć swoje przedsięwzięcia na rynek gier komputerowych. W 1982 roku powstało studio Lucasfilm Games, które miało za zadanie stworzyć gry oparte na popularnych markach filmowych, takich jak Indiana Jones czy Gwiezdne wojny. Jednak prawdziwą rewolucję w świecie gier komputerowych przyniosła produkcja Maniac Mansion w 1987 roku. Gra ta, stworzona przy użyciu silnika SCAM, była przełomowa pod wieloma względami. Po pierwsze, Maniac Mansion wprowadziła nowe standardy w zakresie interaktywności i narracji w grach komputerowych. Gracze mieli możliwość eksploracji w wielu lokacji, rozwiązywania różnorodnych zagadek oraz interakcji z różnymi postaciami w grze, co otworzyło nowe horyzonty w kształtowaniu fabuły i rozgrywki. Drugim ważnym aspektem Meniak Mansion był silnik SCAM stworzony przez Rona Gilberta, Arniego Grossmana i Gareta Stupsa. SCAM był rewolucyjnym narzędziem, które umożliwiało twórcom gier łatwe projektowanie interaktywnych środowisk i dialogów za pomocą języka skryptowego. To właśnie dzięki SCAM twórcy jak Mansion mogli realizować swoją wizję gry, która zyskała ogromną popularność i uznanie wśród graczy. Sukces Maniac Mansion zaowocował serią kolejnych gier przygodowych tworzonych przy użyciu silnika SCAM. Gry takie jak Seria Monkey Island, Indiana Jones czy Day of Tentacle stały się klasykami gatunku i nadal są uwielbiane przez graczy na całym świecie. Scam umożliwił twórcom gier nie tylko eksperymentowanie z nowymi formami rozgrywki i narracji, ale także wykorzystanie pełni potencjału technologicznego tamtych czasów. I tu troszkę sobie przybliżymy, jak wyglądał ten Slingscam. Jak już wcześniej wspominałam, Sling został stworzony przez rona Gilberta, Arniego Grossmana i Gareta Stupsa, trzy osoby związane z produkcją gry Maniac Mansion. Pomysł na stworzenie silnika SCAM narodził się podczas prac nad tą grą, gdy twórcy zauważyli, że zwykłe podejście do programowania gier nie byłoby odpowiednie dla gatunku gier przygodowych. Silnik SCAM opierał się na skryptowaniu, co oznaczało, że większość interakcji w grze była opisana za pomocą języka skryptowego, a nie kodu maszynowego. Dzięki temu twórcy mogli łatwo tworzyć interaktywne środowiska, dialogi postaci, animacje oraz rozwiązania logiczne. Był on zoptymalizowany pod kątem interakcji typu point-and-click, czyli obsługi gry za pomocą myszki. Gracz mógł kliknąć na przedmiot lub postać na ekranie, aby z nimi rozpocząć interakcję, rozwiązując zagadki i przechodząc przez fabułę. Posiadał on również zaawansowany system animacji, który umożliwiał płynne poruszanie się postaci oraz obiektów na ekranie. Dzięki temu gry tworzone przy użyciu SCAM były bogate w dynamiczne sceny i zabawne animacje. Posiadał on również edytor poziomów, który umożliwiał twórców gier łatwe projektowanie i testowanie nowych lokacji oraz zagadek. Dzięki temu proces tworzenia gry był szybszy i bardziej efektywny. Silink ten był zaprojektowany tak, aby działać na różnych platformach sprzętowych, w tym na komputerach PC, Amiga, Atari ST oraz konsolach takich jak NES i Sega CD. No i jak widzicie, Silink Scam odegrał ogromną rolę w rozwoju gier przygodowych i gatunku point and click. Gry stworzone przy użyciu tego silnika, takie jak seria Monkey Island, Day of Tentacle czy Indiana Jones, są uważane za klasyki gatunku i wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród graczy. I udało nam się dojść do samego końca tego podcastu. Ja mam nadzieję, że Wam się on spodobał, bo tak jak mówiłam, jest to mój pierwszy podcast i dopiero się uczę. Zapraszam Was od razu na kolejne, bo mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni podcast. Eee, piszcie swoje propozycje. Na temat tego, co będziemy omawiać, i na temat tego, co Wam się nie podobało, albo Wam się bardzo podobało, to na pewno mi pomoże. No i co? Ja jestem Popcorning, to był podcast Era Pixela. Do usłyszenia za niedługo. Cześć!